wielu postrzegane negatywnie. Od kilku lat, szczególnie jedna z organizacji zajmujących się akcyjną ochroną przyrody, kreuje wilka na taką ikonę dzikości, ikonę ochrony przyrody, taki gatunek tak zwany, właśnie było fokusowy względnie, gatunek charyzmatyczny, bardzo ważny. Z drugiej strony wilki w ostatnich latach się bardzo rozmnożyły. Mamy je nawet w Puszczy Zielonce, tak, na terenie zarządzanym częściowo przez nasz uniwersytet. Sytuacja sprzed kilku tygodni, pani była na grzybach, a wilk podszedł z tyłu i zajrzał, co ma w wiaderku. I to jest 20 kilometrów od Poznania, więc część, na szczęście poszedł. Chyba nie miał ochoty na te grzyby, ale... Tak, więc... Na pewno będziemy mieli coraz więcej kłopotów z tym gatunkiem, a my staraliśmy się w ankiecie odpowiedzieć po pierwsze na pytanie, jaką ludzie mają wiedzę na temat wilków i jaki mają do nich stosunek. I teraz tak, cele, jaka jest postawa społeczna względem wilka, czy postawa mieszkańców wsi, mieszkańców miasta różni się od siebie, bo takie badania z różnych krajów czytaliśmy, że właśnie jest bardzo duży rozdźwięk między tymi dwoma grupami. I co jest podstawową determinantą postawy ankietowanych? Te badania, o których dzisiaj opowiadam, były realizowane w którym tu? W tych czterech regionalnych dyrekcjach lasów państwowych. I to tylko, nie tylko dlatego, że akurat studenci z tych terenów pochodzą, ale chodziło mi o złapanie takiego momentu, w którym zmienia się postawa społeczna, tak jak wilki zasiedlają te tereny. Tak? To były wybrane miejsca, gdzie wilki są od niedawna. Metoda badawcza to ankieta. Ankieta odnosiła się do wiedzy, nastawienia i do wilka jako gatunku i do nastawienia względem gospodarowania tą populacją. To były zdania twierdzące i to było w skali Linkerta. Ankietowani mieli zakreślić, czy się z danym stwierdzeniem zgadzają, czy nie zgadzają, tak? Względnie, czy nie mają zdania. Osoby dorosłe niezwiązane z leśnictwem pod koniec 2014 roku. W każdym RDLP 100 mieszkańców wsi, 100 mieszkańców miasta. I tutaj dzisiaj będę prezentować wyniki, gdzie staraliśmy się korelacją matematyczną używaną w statystyce także zobaczyć, czy jest korelacja między wiedzą a nastawieniem, wiedzą a zachowaniem i emocjami a nastawieniem. Na temat wiedzy już w zeszłym roku prezentowaliśmy poster, on jest do odszukania w materiałach, które mają Państwo w torbach. I teraz tak, jaka jest postawa społeczna względem wilka? To ankieta miała generalnie 15 pytań, dzisiaj odniosę się tylko do kilku. Więc jak widać, wilki powinny być częścią środowiska naturalnego w Polsce. 70% społeczności nie ma różnic między wsią a miastem, tak? Wszyscy są za. Ale pytanie, chciałbym, aby wilki żyły w mojej okolicy. Proszę zobaczyć, że jest różnica, tak? Duża część mieszkańców miasta, 1/4, nie miała zdania i ten słupek spowodował, że mamy różnicę w postrzeganiu pomiędzy mieszkańcami wsi a mieszkańcami miasta, ale generalnie no, z tych, prawda, 70 kilku nam tutaj spada do 40 już pozytywne nastawienie, bo rzeczywiście symbol dzikiej przyrody to co innego niż wilk za płotem. I teraz, co wyniknęło z tej pierwszej części, to oczywiście pokazuję tylko niektóre słupki, wnioski są bardziej ogólne do większej ilości pytań. Czy postawa społeczna różniła się? No więc nie ma różnic, jeżeli chodzi po pierwsze o wiedzę, tak, między mieszkańcami wsi a miasta. Ta wiedza jest na wysokim poziomie, chociaż trochę dziwi te 20%, które uważa, że wilki zabijają ludzi w Europie. Widocznie skończyli swoją edukację na temat tych zwierząt na etapie bajki o wilku, zającu, względnie czerwonym kapturku. Tak jak wiedzy nie ma różnic pomiędzy mieszkańcami wsi i miasta,
Tak, jeżeli chodzi o nastawienie i zachowanie, tak, są różnice, niemniej one się właśnie odnoszą raczej do tego, że mieszkańcy miasta częściej są niezdecydowani, tak, lub mówią, nie mają pojęcia. Dobrze, teraz przejdźmy do tego elementu związanego z determinantą postaw. To jest tak istotny czynnik w badaniach socjologicznych, kiedy próbujemy dojść do tego, dlaczego ludzie w jakiś sposób postępują, tak. Starałam się też to przedstawić w taki jak najbardziej przejrzysty sposób. I tutaj mamy dwa pytania. Wilki zredukowałyby populację jeleni do nieakceptowalnego poziomu, tak? I drugie, wilki zabijają tylko chore zwierzęta, tak? Osoby, które uznały, mają wiedzę, że wilki zabijają tylko chore zwierzęta, tak? Wiadomo, jest to twierdzenie fałszywe, elegancko widać, większość osób prawidłowo rozumowuje. I pytanie, czy te osoby... Czy ta wiedza wpływa na ich nastawienie do tego, do wilka jako gatunku drapieżnego? I tutaj widać, że nie ma matematycznych związków żadnych z tym wszystkim. No dobrze, no to wiedza nie ma wpływu, tak, na nastawienie. No to co może mieć? Wiedza, a zachowania, tak? W Polsce jest ponad 700 wilków, to jak już mówiłam, było w 2014 i odnosiliśmy się do danych głosowych z tamtego czasu. I pytanie odnosiło się do rekompensowania szkód spowodowanych przez wilki. I proszę zobaczyć, że najwięcej osób, które uważało, że należy rekompensować, to oczywiście mieszkańcy wsi, którzy się, 60% prawie, którzy się częściej ze szkodami od wilków spotykają. I tutaj była to różnica istotna i korelacja istotna, tak? Dla ogółu wynosiła tyle, dla mieszkańców miasta nawet więcej. Co jest kolejne, czy emocje rządzą, tak? No bo tutaj wiedza rządzi zachowaniem, z tamtego slajdu jest taki wniosek, a teraz pytanie o emocje, tak? Na ile emocje mają wpływ na to, co ludzie myślą? I mamy dwa pytania. Chciałbym, aby wilki żyły w mojej okolicy, te, które już pokazywałam wcześniej, i wilk powinien być częścią środowiska naturalnego w Polsce, też pokazywałam te wyniki wcześniej. Tutaj korelacja między nimi. Ta korelacja jest wysoka, tak? I wyższa dla mieszkańców wsi. Co to nam mówi wszystko? Pozytywna rzecz, Polacy, ci ankietowani, czyli te 800 osób, stąd możemy, uważamy, że większość w tych miejscach ma wiedzę na temat wilka, jest ona dobra, poprawna. Jedyne pytanie, z którym był kłopot, to właśnie ile jest wilków w Polsce. Tutaj to był 51% pozytywnych odpowiedzi. Niemniej wiedza nie determinuje nastawienia. Tak? Wiedza może wpływać na zachowania, ale w największym stopniu determinantą planowanych zachowań i działań w stosunku do wilków są emocje. Na tym etapie badań profesorowi Herberleinowi muszę przyznać rację. Dziękuję za uwagę. Dziękuję pani doktor. Muszę powiedzieć, że sytuacja z wilkiem jest już dosyć zaogniona, czara się powoli wypełnia. Coraz bliżej czujemy już oddech na plecach i decyzję, tak naprawdę coraz bliżej przyparcie się do muru z decyzją, co dalej z wilkiem. Polski Związek Łowiecki współpracuje bardzo ściśle z innymi krajami Europy. Robimy szczegółową analizę tego, co dzieje się w Europie z wilkiem, jakie są podejmowane decyzje. I ostatnio pokazały się takie kontrowersyjne opinie badaczy fińskich, kontrowersyjne dla grup ekologicznych, gdzie Finowie udowadniają, że wprowadzenie odstrzału na wilki w końcu unormowało sytuację społeczną i populację wilka. Finowie udowadniają nam podczas jednej z konferencji, udowadniali, przekazywali nam informację, że odstrzał wilka spowodował zdecydowanie, zmniejszył presję kłusowników na populację, przez co są w stanie lepiej zarządzać tą populacją. Poza tym zdecydowanie zmniejszył się konflikt społeczny i taka właśnie negatywne nastawienie do tego gatunku.
W Polsce na dzień dzisiejszy Polski Związek Łowiecki nie wystosował żadnego pisma w sprawie potrzeby odstrzału wilka, czy tak, ten dziki, mamy teraz taki neuralgiczny temat, odstrzału wilka, czy prowadzenia go na listę gatunków łowych, natomiast zrobiły to izby rolnicze i minister środowiska w tym momencie poddał opinii właśnie kwestię odstrzału wilków. Temat jest nadal otwarty, nadal kontrowersyjny, konferencje się odbywają, co dalej z wilkiem w Polsce.